Dzień dobry, wybiła 20:30, środa. Wszak tak jak już Wam wspominałem, zmieniamy dzień live'ów z czwartków na środę, więc już nie będą nasze live'y czwartkowe, tylko środowe. Witamy naszego gościa, Tomasza Grabarczyka. Witaj, Tomaszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Cię, witam Państwa. Ja bym prosił już do osób, które się powoli tutaj pojawiają, byście napisali, czy nas słychać, czy nas widać. Widać, słychać, pan prezes, że tak powiem, naszego okręgu jest tutaj na pierwszym miejscu, więc słychać, widać, możemy dzisiaj mówić. Dzisiaj będzie tak dość szybko, treściwie mam nadzieję. Porozmawiamy o najważniejszej rzeczy, która w tym momencie się odbywa moim zdaniem w Sejmie. I nie będą to wybory, inaczej nie będzie to zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta, ale coś ważniejszego, co dotyczy nas bezpośrednio Polaków, czyli obywatelski projekt ustawy antylockdownowej, który dzisiaj został ogłoszony przez Konfederację. Jest to projekt obywatelski tak naprawdę, więc teraz tylko czekać na zabranie podpisów i ruszamy. Tomaszu, jak myślisz, jak długo będą zbierane podpisy, gdzie te podpisy można składać, a jeżeli chodzi o treść ustawy, to zaraz będziemy o niej rozmawiać. To od razu powiem, że wszystkie takie kwestie formalne, czyli co, gdzie i jak, to będziemy musieli poczekać. Myślę, że to jest kwestia paru dni, bo tak naprawdę pomysł o tym, by tworzyć tą ustawę, równocześnie by ją napisać, to wszystko zadziało się bardzo szybko. Ja nie wiem, czy to trwało pełny tydzień, więc trzeba będzie chwilkę pewnie poczekać. Nie mówię, że długo, myślę, że początek, pierwsza połowa przyszłego tygodnia to już będzie pełen pakiet informacji, co, gdzie i jak, jaki komitet, do kogo, jaki adres i tak dalej, i tak dalej. I będą te właśnie najważniejsze, czyli będą karty z podpisami. Natomiast jak szybko zbierzemy, no trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to będzie zbiórka inna niż pamiętają nasi działacze, nasi sympatycy, bo tym razem nie zbieramy pod ugrupowanie, które chce wystartować w wyborach, tylko zbieramy pod ustawę. A członkowie partii Korwin, którzy pamiętają też zbiórkę podpisów pod słynnym pakietem dla bezpieczeństwa z 2016 czy 2017 roku, już sam nie pamiętam, w którym to było, to też muszą zrozumieć, że też będzie łatwiej, bo mamy temat zdecydowanie bardziej rezonujący w społeczeństwie, wzbudzający duże emocje i te emocje są po naszej stronie. Po prostu społeczne niezadowolenie wzrasta i my to społeczne niezadowolenie gospodarujemy. Także myślę, że postaramy się zebrać jak najszybciej i musimy zebrać jak najszybciej. To jest nasz cel, po prostu ta zbiórka po prostu musi pójść pełną parą. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić naprawdę szybko, jeśli do tej pracy zaciągniemy nie tylko swoich działaczy, członków swoich partii, nie tylko sympatyków, ale także właśnie przedsiębiorców. Właśnie przedsiębiorców, którzy nawet jeśli nie są otwarci, to funkcjonują w swoich restauracjach, w swoich hotelach, na swoich siłowniach, którzy na przykład w restauracjach przyjmują dania na wynos i cały czas ktoś się tam pojawia, musimy zaangażować także ich. Oni także muszą mieć te karty z podpisami. Ludzie, którzy przychodzą, także powinni się tam podpisywać. Jesteśmy w stanie to naprawdę dobrze wypromować, jesteśmy w stanie zrobić to naprawdę sprawnie i może to być bardzo duży sukces środowisk wolnościowych. No tylko po prostu musimy wszyscy, jak tylko to ruszy, zabrać się porządnie do roboty. Ja myślę, że tutaj nie będzie trzeba ludzi namawiać do tego. Piękne słowa dzisiaj Jakub Kulesza wygłosił na konferencję. Kończymy lockdown, otwieramy gospodarkę, przywracamy normalność. No zabrakło mi tylko jeszcze jednego, zamykamy rząd, żeby było kompletnie. Mam nadzieję, że ta gospodarka się otwiera. Już powoli tak naprawdę widzimy na grupach, że wiele restauracji, wiele hoteli czy innych przedsiębiorstw zaczyna się otwierać. Tomaszu, tak naprawdę w tym momencie największym przeciwnikiem polskiego obywatela, polskiego przedsiębiorcy jest polski rząd. Czy ty miałeś okazję w swoim życiu spotkać się z czymś takim, że największe zagrożenie, jakie płynie teraz dla przedsiębiorcy, to jest rząd polski, rząd, że tak powiem, warszawski, jak to często możemy słyszeć, nie konkurencja, nie podatki, nie jakieś inne zagrożenia, które płyną z zagranicy, tylko polski wybrany rząd, który jest na utrzymanie polskiego przedsiębiorcy, jest jego największym zagrożeniem i walka z nim toczy się na naszych oczach. Jak to skomentować w ogóle? Co ten polski przedsiębiorca musi zrobić? Znaczy ja powiem tak, teraz jak patrzymy na to, co się dzieje, wydaje nam się, że czegoś takiego to jeszcze nie było i z pewnością mamy rację, bo rzeczywiście no, nigdy jeszcze wcześniej nie było lockdownu.
Natomiast z całą pewnością ten polski rząd, ten rząd warszawski, jak niektórzy mówią, czy po prostu państwo, wtrącało się w nasze życie i wtrąca już od wielu lat, nieważne pod jakim szyldem, nieważne czy to pod szyldem SLD, PSL-u, Platformy czy PiS-u. Natomiast z całą pewnością nie było jeszcze czegoś takiego, co ma miejsce teraz. Tak? Nie tylko nie było lockdownu, nie tylko nie było całkowitego zamknięcia polskiej gospodarki, ale także nie było tego, by obok tego lockdownu wchodziło także od 1 stycznia chociażby 11 podwyżek podatków. Nie było tego, by w przeciągu 5 lat jakakolwiek władza 45 razy podwyższała lub wprowadzała nowe obciążenia. Nie było takiego gospodarczego zamordyzmu i rządu, który dumny z siebie po wprowadzeniu kolejnych opłat, kolejnych podatków, kolejnych danin zapowiadał jeszcze następne, mówiąc bezczelnie, że to jest w obronie, że to jest w obronie polskich przedsiębiorców, pracowników i tak dalej. Mieliśmy podatki, mieliśmy kłamstwa z tym związane, mieliśmy podwyżki podatków, 21 podwyżek podatków za czasów rządu Platformy, wystarczy przypomnieć, ale naprawdę tej skali tego, co się teraz dzieje z gospodarką, no jeszcze po prostu nie było. I teraz nachodzi pytanie, jak to się skończy? No skończyć to się może na dwa sposoby, albo źle, albo dobrze. Dobre zakończenie to jest takie, że ludzie w miarę szybko przejrzą na oczy w wyborach, czy to w 2023 roku, czy to wcześniej, pozbędą się tej partii, wybiorą taką, która będzie prowadziła normalną politykę gospodarczą, a to po prostu zacznie obniżać podatki, zacznie uwalniać z tego podatkowego kagańca, z tego biurokratycznego kagańca gospodarkę. A złe rozwiązanie no to jest oczywiście takie, że to będzie dalej trwało, nie tylko te 2 lata czy 2,5 roku do wyborów, ale kolejne także 4, jeśli PiS wygra wybory. Rząd będzie dalej dodrukowywał pieniądze, inflacja będzie postępować, wzrost cen będzie po prostu rzeczą, którą będziemy obserwować z dnia na dzień i to w końcu się wywróci, tylko się wywróci razem z nami, więc musimy zrobić wszystko, żeby się razem z nami nie wywróciło. Jedyne, co ma się wywrócić, to jest rząd PiS. Ja tutaj, że tak powiem, chciałbym Artura Dziambora trochę, że tak powiem, brzydko zmapować. Puszczę coś Państwu, mam nadzieję, że będzie słychać i będzie widać. I zaraz do tego też nawiążemy. Mam nadzieję, że tutaj Państwo... Warto przytoczyć ten podstawowy prawny, prawniczy argument. Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To tak jakby nad Konstytucją Polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy. Tomaszu, nie wiem, czy słyszałeś wcześniej te słowa, podejrzewam, że tak. Słyszałem, bo sam brałem w przygotowywaniach Artura do tego wniosku formalnego i notabene Arturowi dzisiaj przerwano to wystąpienie. Przerwano w sensie takim, że zerwała się transmisja Sejmu, czego jeszcze wcześniej nie było w ogóle. Czegoś takiego dzisiaj w tej sprawie napisaliśmy pismo do Kancelarii Sejmu. Prawdopodobnie jutro wyjdziemy na konferencję z tym tematem, bardzo prostym po prostu. No, nie było jeszcze przerywania w taki sposób, było wchodzenie w słowo, tak, marszałek interweniował, wiadomo, nie wiedzieć czemu, ale tutaj po prostu przerwano transmisję online i to jest niebywały skandal. W którym momencie to nie słyszałem, bo my mając tyle zadań w trakcie posiedzenia Sejmu, musimy się nim dzielić. Kiedy Artur tam zabierał głos na sali sejmowej, ja wraz z Konradem Berkowiczem byliśmy na sali kolumnowej i przygotowywaliśmy się przed konferencją prasową z branżą restauratorską z Krakowa. Więc w obronie przedsiębiorców, nie tylko na sali plenarnej, ale praktycznie w każdym pomieszczeniu, dużym pomieszczeniu Sejmu, gdzie tylko można, walczymy. Czyli widzimy, cenzura się coraz bardziej rozpowszechnia. Ja puściłem ten film i tutaj mam od razu pytanie od pana Marka, myślę, które nawiązuje trochę do treści tego wideo. Może ja przeczytam, czy prawo przewiduje jakieś konsekwencje wobec decydentów za wprowadzenie lockdownu na tak absurdalnych zasadach, jak widzimy na zasadach, które tak naprawdę sam tutaj premier Morawiecki mówił, że nie powinny istnieć wcześniej.
Co w ogóle, jak to się prawnie tyczy? Czy w ogóle można odpowiedzialność pociągnąć, do odpowiedzialności pociągnąć ten nasz warszawski rząd? No, te rozporządzenia, które tutaj są wprowadzane, lockdown, który z nich wynika, to jest jawne łamanie konstytucji, czyli siłą rzeczy Trybunał Konstytucyjny powinien się tym zająć, no ale wiemy, do kogo należy Trybunał Konstytucyjny. Można by też powiedzieć, że może Trybunał Stanu, natomiast tutaj także mamy raczej odpowiednią ochronę ze strony rządu. Poza tym jeszcze nikt w najnowszej historii Polski w ciągu tych 30 lat nie został pociągnięty przed Trybunał Stanu do realnej odpowiedzialności. Także oczywiście tutaj mamy działania kompletnie bezprawne, więc i są narzędzia do tego, by tych ludzi postawić przed sądem i w jakiś sposób rozliczyć, tylko że problem polega na tym, że te sądy są przez nich kontrolowane i nie będzie to takie łatwe, jak nam się wydaje, tak? Myślę, że takie rzeczy można by robić w momencie, kiedy rzeczywiście by ta władza odeszła. Natomiast bardzo bym nie chciał, by następna partia, która po niej przyjdzie, jakakolwiek, już nie będę mówił jaka, po prostu jakakolwiek, kontynuowała taką politykę pod tytułem teraz my, tak już mówiąc w formie ocenzurowanej, teraz my, czyli po prostu teraz my przejmujemy sądy, teraz my przejmujemy trybunały i teraz my będziemy tamtych rozliczać. Nie po to, co jest władza sądownicza, by rozliczać swoich poprzedników czy swoich przeciwników politycznych. Władza sądownicza jest po to, by rozliczać wszystkich, łącznie z władzą tą, która jest obecnie na czele tak naprawdę. Więc no, porządek trzeba będzie zrobić naprawdę duży i trzeba będzie przywrócić ten kraj do odpowiedniego stanu prawnego. Ja nie mówię, że wcześniej Polska była państwem prawa, bo ona z całą pewnością, nasz kraj nie jest państwem prawa już od paru dobrych lat. To prawo jest traktowane w bardzo taki subiektywny sposób, zależy jak leży. Natomiast trzeba przyznać, że przynajmniej od 2 na 3 marca 2020 roku, kiedy banda czworga przegłosowała ustawę de facto wprowadzającą taki quasi stan nadzwyczajny bez konstytucyjnego jego wprowadzenia, która zezwalała na ograniczania wolności gospodarczej, nie na zamykanie firm, nie na zamykanie działalności gospodarczej, na ograniczanie działalności gospodarczej i która była wypadkową do tego wszystkiego, co się teraz dzieje, to tak naprawdę od tego marca my nie jesteśmy już państwem prawa. Jesteśmy państwem, które funkcjonuje na zasadzie rozporządzeń, a rozporządzenie może teraz każdy z nas napisać, może wymyślić coś sobie, może wpaść mu do głowy w tym przysłowiowym kiblu, wziąć kartkę papieru na bas, grać, wysłać do premiera i premier jutro na konferencji ogłosi nowe rozporządzenie i powie, że to jest prawo. Nie, to nie jest prawo, to jest anarchia i trzeba z tym będzie rzeczywiście zrobić porządek, ale właśnie róbmy ten porządek niebrudną ścierką, bo wtedy nic z tego nie wyjdzie. Po prostu trzeba robić ten porządek, opierając się właśnie na zasadach państwa prawa, by to państwo prawa na długi czas z nami zostało. Teoretycznie masz rację. W praktyce wygląda to trochę inaczej. Tak naprawdę przedsiębiorcy działają zgodnie z prawem, rząd przeciw, ale jednak policja, sanepid, kary administracyjne, przedsiębiorcy są ciągle zastraszani. Tutaj w województwie opolskim tak naprawdę mało która restauracja się otworzyła, i chyba słyszałem tak naprawdę o jednej. Oczywiście głośna sprawa fryzjera z Głogówka, gdzie tak naprawdę wygrał sprawę w sądzie w Opolu, w sądzie administracyjnym. W sobotę też zapraszam Państwa na konferencję, gdzie będziemy nagłaśniać tę sprawę, rozmawiać o tym prosto z Głogówka, ale dzisiaj tak naprawdę przedsiębiorcy się boją. I co tak naprawdę możemy powiedzieć dla przedsiębiorcy? Otwieraj, nie bój się, ale to on tak naprawdę zapłaci karę. I tak powiem takim przekornym, że tak powiem, jakbym był wyborcą innej partii, okej, Konfederacja jest mądra, każe otwierać, ale to nie ona będzie płacić te mandaty. I co wtedy? Co to masz odpowiedzieć dla takiej osoby? Właśnie Konfederacja nigdy nie powiedziała otwieraj i ja też nigdy nie powiem żadnemu przedsiębiorcy otwieraj się, będzie dobrze, bo ja nie wiem jak będzie, ja nie jestem wyrocznią. Nie, kiedy przedsiębiorcy, różne branże pytają nas, a jak będzie tu, jak będzie tam, co będzie za miesiąc, ja mówię nie wiem, a skąd mam wiedzieć, jak to się zmienia z dnia na dzień, także nie będę brał za to odpowiedzialności i nikt z Konfederacji chyba nie powiedział
otwierajmy się, bo tak jest najlepiej, więc ty się nie przejmuj, będzie wszystko dobrze. Nie, my mówimy po prostu, chcesz dostać trochę wiedzy prawniczej, chcesz się dowiedzieć, jakby to wyglądało, jeśli będziesz chciał się otworzyć, skontaktuj się z nami, skontaktuj się z Kongresem Polskiego Biznesu, z nami, czyli z liderami, jednymi z liderów Konfederacji, Sławomirem Mencenem, Marcinem Sykniewskim, którzy tworzą Kongres Biznesu. Skontaktuj się, dostaniesz poradę prawną, jak masz jakieś wątpliwości, właśnie czy się otwierać, czy nie. Jeśli dostałbyś karę administracyjną, to będziemy przynajmniej na tym pierwszym etapie cię bronić, jakoś tam w twojej obronie staniemy, nie zostaniesz z tym sam. I to jest istotne, tak? I my nie możemy nikomu obiecać, że będzie wszystko super dobrze, bo nie wiemy, czy będzie wszystko super dobrze, tylko możemy obiecać, że będziemy starali im się doradzać, mówić, jak wygląda rzeczywistość, jakie są prawa przedsiębiorców, jakie są prawa obywatelskie i co im grozi za to i za to, i jak się powinni zachować, po prostu. I z takiej pomocy korzystają przedsiębiorcy, myślę, że coraz więcej, tylko to jeszcze nie jest odpowiednio nagłośnione. Tutaj jeszcze po pierwsze nie wszyscy o tym wiedzą, a po drugie cały czas działa no ten strach. Ja rozmawiam właśnie z różnymi właścicielami lokali gastronomicznych w Łodzi chociażby i oni mają takie podejście, że chcielibyśmy, ale się boimy i to jest zrozumiałe. Tu nie powinniśmy na nikim wieszać psów, tutaj jak ktoś wyjdzie z założenia, strach ich obleciał, niewolnicy, takie typu hasła będzie rzucał, związane trochę z tak zwanym szuraniem, to jest po prostu niepoważne, tak? To są pieniądze tego człowieka, to jest jego przyszłość, on się po prostu boi, że będzie jeszcze gorzej, więc nie mówmy mu, co ma robić, tylko po prostu wyciągajmy pomocną dłoń, mówmy, słuchaj, my ci możemy doradzić, decyzja należy do ciebie. Jeszcze jedne zarzuty często się pojawiają w stronę Konfederacji w sprawie akcji Otwieramy. Nie wiem, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj. Ja tak naprawdę z otworzenia oglądałem dzisiaj rozmowę Krzysztofa Bosaka w telewizji, jak powiem, polskiej, rządowej. Jeden z posłów PiS-u, nazwiska, przepraszam, nie pamiętam, zarzucał, tak, wy Konfederacji jesteście mądrzy, chcecie, żeby ludzie umierali, chcecie ich zabijać, chcecie, żeby otworzyli biznesy, chodzili do restauracji, zarażali się, bo to nie wy odpowiadacie za to. I no co? Właśnie nie chcemy. Ja nie wiem, co się dzieje trochę z tym internetem, się mam połączyć. No właśnie nie chodzi o to, że my chcemy. Nie chodzi o to, że my chcielibyśmy, żeby teraz wszyscy wyszli na ulicę i normalnie funkcjonowali. Znaczy, no, chcielibyśmy, żeby wróciła normalność, ale my nie możemy do tego nikogo zmusić, tak? No my do tego, że tak powiem, nawet nie używałbym tego słowa, że zachęcamy, bo ja nie idę do tego właściciela knajpy i nie mówię, weź, otwórz się, będzie fajnie, nie? Ja po prostu słucham tego, jakie on ma obawy, mówię, możesz tu się skontaktować, przemyślisz to, dowiesz się, jakie są twoje prawa i wtedy decyduj, tak? Bo każdy z nas jest człowiekiem wolnym, więc niech każdy z nas po prostu decyduje za siebie samego i niech bierze też na klatę po prostu te odpowiedzialności, które mogą z tego spłynąć. Więc po prostu tutaj jakby pokazujemy przedsiębiorcom, że mają swoje prawa, pokazujemy przedsiębiorcom, że to, co się dzieje, jest po prostu nie fair ze strony państwa i dostajemy jakieś narzędzia, którymi można się bronić. Sami tą pomoc w obronie oferujemy. Natomiast mówienie, że tu Konfederacja chce, żeby ludzie wyszli na ulicę, żeby się pozarażali, bo COVID-a nie ma, czy takie rzeczy, no to mówią ludzie, którzy albo mają elementarne problemy ze słuchaniem, albo mają elementarne problemy z czytaniem, a jeśli tak, to trzeba jeszcze raz podejść do matury, bo 30% na polskim zalicza i warto naprawdę się przygotować tak, żeby czytanie i słuchanie ze zrozumieniem ogarniać. My do tego naprawdę nie namawiamy, my po prostu mówimy, oferujemy pomoc. Jeśli ktoś chce z tej pomocy skorzystać, bardzo nam miło, cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Jeśli ktoś się decyduje otwierać, będziemy go wspierać. I tak po prostu, wszystko zależy od nas samych, od tych przedsiębiorców, którzy sami muszą podjąć odpowiedzialną decyzję. Dokładnie, ja to rozumiem, ale wiem, że wiele osób albo nie chce zrozumieć, albo specjalnie próbuje taką retorykę wprowadzać, wrzucać słowa, których tak naprawdę nie wypowiedzieliście. Tak jak Tomaszu, zwróciłeś uwagę, że słuchasz polskich przedsiębiorców,
Niedawno mogliśmy Ciebie zobaczyć w jednej z łódzkich restauracji, rozmawiałeś z właścicielem. Opowiedz trochę o sytuacji, jaka, że tak powiem, go dotknęła, jak to wygląda ze strony finansowej, czy sobie radzi. I też o dwóch, że tak powiem, absurdach, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać. Bareja by tego chyba naprawdę nie wymyślił. U nich chyba jest to testowane, a nawet widzę już w wielu, wielu polskich restauracjach można się zapisać na kurs obsługi noża i widelca, tak? A teraz prawdopodobnie będzie kręcony film, gdzie klienci będą statystami po zakupie przyrządów filmowych, czyli jedzenia. Opowiedz, jak wygląda sytuacja i jak ty podchodzisz do takich absurdalnych tak naprawdę decyzji, do której są zmuszeni przedsiębiorcy. Sytuacja gorącej kiełbasiarni, bo o tej restauracji mowa, jak ktoś jest z Łodzi albo będzie w Łodzi, to polecam na Starych Bałutach bardzo dobre swojskie jedzenie. Sytuacja wygląda tak, że firma, restauracja dostała zawrotne 6 tysięcy złotych, co wiadomo, że nie starcza nawet na jeden czynsz, nie mówiąc już o opłaceniu pensji pracowników i tak dalej. Na ten moment właściciel nie wie jeszcze, czy się będzie otwierał. Nie zdecydował jeszcze, nie podjął tej decyzji. Ja z nim porozmawiałem, powiedziałem, co robi właśnie Kongres Polskiego Biznesu. To jest nasz sympatyk także, który zgodził się na to, by właśnie zrobić takie nagranie, by porozmawiać przed kamerą. On już raz się otworzył właśnie na podstawie tej nauki obsługi sztućca i widelca, czyli takiego wersji uproszczonej savoir vivre. Potrwało to chyba jeden dzień czy parę godzin, policja przyszła, wystawiła mandat w wysokości 500 zł. No i teraz jest ten drugi pomysł, na podstawie którego on mógłby się otworzyć, czyli plan filmowy w restauracji. Przychodzą ludzie, kupują jedzenie jako swoje rekwizyty, ponieważ są statystami na tym planie i kamera między stołami, tak jak on to przynajmniej rozumiem powiedział, chodzi, czy gdzieś tam stoi, w kącie jest nagrywany, jest to film tam pod tytułem restauracja w lockdownie, czy coś w tym rodzaju, tak? Po prostu plan filmowy, taki oto pomysł. Natomiast to nie jest jedyna z restauracji, bo byłem jeszcze w ramenowni Bajsuszarnia, także polecam bardzo serdecznie. Restauracja dostała 10 tysięcy złotych, też nie starczyło na ani jeden czynsz i nie załapała się na żadną inną pomoc, ponieważ powstała, otworzyła się na 3-4 dni przed tym wiosennym lockdownem. Warunkiem otrzymania pomocy z kolejnych tarcz był spadek obrotów o minimum 40% względem listopada 2019 roku. No a wiadomo, że wtedy jeszcze restauracja nie istniała i dzisiaj się po prostu otworzyła i normalnie funkcjonuje. Byłem około godziny 15 i widziałem już 6 tego dnia wizytę policji, ale chyba na mandacie się wtedy nie skończyło. Także wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem z jednym z właścicieli restauracji Byczarnia, także w Łodzi, także serdecznie polecam, do którego przyjadę prawdopodobnie w przyszłym tygodniu i który powiedział, że on już w ogóle się otworzył we wrześniu tego 2020 roku, te pół roku temu, bo wakacje całkiem dobrze szło, już przecież wszyscy słyszeliśmy, że wirus nie wróci, tak? To też jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, że przecież premier krzyczał, wirusa nie ma, z wirusem wygraliśmy, no to co, no to ludzie funkcjonują, otwierają biznesy. On ten biznes otworzył, no i wiadomo, na żadną pomoc nie może liczyć, ale nie zmienia to faktu, że kredyty jakieś są pozaciągane, czynsz trzeba opłacić, pracownikom zapłacić, towar trzeba opłacić i tego funkcjonowania normalnego nie ma po prostu i też jest poważny problem. Z nim będę rozmawiał w przyszłym tygodniu. Także no, w takich właśnie oparach absurdu funkcjonujemy, gdzie najbardziej właśnie obrywają ci młodzi, którzy chcieliby osiągnąć sukces, bo wszystkie z tych osób myślę, że nie mają 30 lat. Tam jest średnia wieku około 25 lat, jeśli chodzi o właścicieli tych trzech różnych restauracji, czyli są to młode osoby, które po prostu chciały spełnić swoje marzenie, chciały otworzyć restaurację, chciały ją prowadzić i zostały wdeptane w ziemię przez kapitana państwo. I to jest po prostu rzecz, która najbardziej chyba boli, jak widzimy, że młody człowiek, człowiek, który jest przedsiębiorczy, który ma pomysł, który jest w stanie funkcjonować, zarabiać na siebie samego i nie potrzebuje żadnego socjalu i wsparcia od państwa, po prostu nie może tego robić i nawet nie może liczyć na jakąkolwiek rekompensatę za bezprawne rozporządzenia, które powodują, że on musi zamknąć swoją restaurację.
Dokładnie. Słuchajcie, ja mam do was taką prośbę. To nie jest też, że wam zachęcam, ale bardziej tak proszę, że tak powiem. Jeżeli się nie boicie, jeżeli jesteście zdrowi, młodzi, nie macie żadnych objawów, to wspomóżcie tych lokalnych przedsiębiorców, jeżeli mają te restauracje otwarte. Idźcie, nawet jeżeli się boicie, to zamówcie coś na wynos, żeby po prostu przetrwali. Nawet nie chodzi o tych właścicieli, którzy ten budynek mają, ale pamiętajcie, że tam jest też obsługa, pracownicy, którzy tak naprawdę też muszą zarobić, muszą za coś żyć, więc bądźmy po prostu ludźmi i wspomagajmy siebie nawzajem w tym wszystkim. I jeszcze bym dodał, że miejmy dla nich zrozumienie, bo ja do jednej z tych restauracji wchodziłem, musiałem zdezynfekować ręce i założyć maseczkę. Wiem, że wiele osób, wielu sympatyków, nie wiem jaki to jest procent, ale na pewno jakaś większa grupa, która kibicuje Konfederacji, śledzi to, co robimy i śledzi teraz tą rozmowę, sprzeciwia się maseczką, sprzeciwia się tej dezynfekcji, sprzeciwia się tym wszystkim obostrzeniom sanitarnym także. Natomiast ci ludzie, którzy to robią, którzy proszą was, jak wchodzicie do ich restauracji, żeby właśnie założyć maseczkę, zdezynfekować się, nie robią tego dlatego, że chcą, żebyście byli jakimiś niewolnikami i chcą wam założyć kaganiec czy coś w tym rodzaju. Robią to dlatego, że oni jak nie będą tego robili, to przyjdzie policja, przyjdzie sanepid i dostaną taki mandat, że już się nigdy nie pozbierają. Robią to dlatego, że się otwierają po prostu po to, by funkcjonować przynajmniej w ramach tych obostrzeń. Więc nie chcąc im zrobić żadnego problemu, po prostu no, nas to wiele nie kosztuje, zdezynfekujmy te ręce, załóżmy tą maseczkę, podejdźmy do stolika, wtedy możemy ją zdjąć i pozwólmy tym ludziom po prostu funkcjonować tak, by nie mieli większych problemów. To nie jest kwestia bycia niewolnikiem czy coś w tym rodzaju, to jest po prostu kwestia zwykłej takiej społecznej solidarności i tego, by tych przedsiębiorców rzeczywiście wspierać czynem, a nie tylko słowem. Pięknie, tak powiem, Tomasz, podsumowanie można powiedzieć naszej dzisiejszej rozmowy. Umawialiśmy się na 30 minut do końca, a ja tak naprawdę, jeżeli mógłbym jeszcze wykorzystać szansę, że mnie słuchacie, chciałbym was, że tak powiem, też poprosić, dołączyć się do słów Tomasza, żebyśmy tutaj nawzajem siebie nie obrażali. Jeżeli ktoś chce nosić tą maskę, niech nosi, kto nie chce, to niech nie nosi, ale po prostu szanujmy siebie nawzajem. Jeżeli jeszcze tylko jedno słowo na temat szczepień, o których chciałbym opowiedzieć, też proszę, no bo jak czytam niektóre komentarze, wpisy w internecie, to ręce można załamać. Jeżeli ktoś nie chce szczepić, to się nikt nie szczepi. Jeżeli ktoś ma się ochotę zaszczepić, to niech się zaszczepi, ale proszę, dajmy spokój, nie obrażajmy się nawzajem. Jesteśmy wspólnym społeczeństwem i zaczniemy żyć tak, normalnie razem. Że ja będę walczył z nakazem szczepień z całą pewnością, ale nie zamierzam walczyć z zakazem szczepień. Po prostu z dobrowolnością, tak samo jak walczyłbym z nakazem noszenia maseczek, ale nie będę walczył z zakazem noszenia maseczek. Jak ktoś chce założyć maseczkę, to niech zakłada maseczkę, po prostu. To jest jego twarz, jego sprawa. Więc jeśli nie chcecie, żeby rząd wam czegoś nakazywał, to nie możecie w drugą stronę chcieć czegoś, by rząd nam zakazywał, po prostu. Dokładnie. To myślę, że dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję tobie, Tomaszu. Dziękuję wszystkim, którzy oglądacie. Mam nadzieję, że będziecie z nami na kolejnym live czacie. Dajcie nam serducho, lajka, udostępnijcie, subskrybujcie kanał na YouTubie, bo po prostu bardzo walczymy o rozbudowę tego kanału, a jest naprawdę, naprawdę ciężko. Cały czas jesteśmy gdzieś ograniczani w tych zasięgach i życzymy wam dobrego wieczoru, dobrego tygodnia, tak naprawdę dzisiaj mamy dopiero środę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.